Wyobraźcie sobie piętnastoletniego chłopaka uciekającego ze szkoły z pistoletem skrytym pod płaszczem, aby wraz z kolegami postrzelać w lesie w celu przygotowania się do wojny. Ten chłopak to późniejszy bohater podpułkownik Leopold Liskula, nazywany przez Piłsudskiego swoim ukochanym chłopcem. Już w wieku 16 lat, został zastępcą komendanta okręgu Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Podczas I wojny światowej dowodził kompanią wchodzącą w skład Legionów Polskich odnosząc liczne sukcesy, na przykład w boju podjazdkowym czy kamionką. Kiedy rozwiązano legiony polskie, trafił na front włoski, gdzie został ciężko ranny. Po powrocie do zdrowia trafił z powrotem do Polski, gdzie zajął się walką o granice polskie na wschodzie. Zginął prowadząc atak podczas walk z Ukraińcami w okolicach Torczyna.